Witam, bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy, że będziemy przez te 3 dni, a może jeszcze 4 dzień się spotykali. My o tym będziemy wielokrotnie mówili, że dla uczelni kontakty z otoczeniem, z biznesem, z polityką są ogromnie ważne. Dyskusja prowadzona w ramach panelu dotyczyła tworzenia nowej gałęzi gospodarki w Polsce, gospodarki wodorowej. Nie jesteśmy tylko petentem, ale jesteśmy kreatorem nowej jakości, która pozwoli na świadomą dekarbonizację gospodarki, emisję zielonego wodoru i włączenie się w walkę z globalnym ociepleniem na świecie. Zakończyliśmy debatę na temat przyszłości uczelni ekonomicznych i wydaje się, że to jest dobry moment, żeby debatować o tym, jak przyszłość edukacji ekonomicznej w kraju będzie wyglądała. Zagrożenia w gospodarce, nowe trendy, niepewność. To jest jednocześnie szansa na to, żeby prowadzić badania, żeby wyprzedzać rzeczywistość, żeby kształtować absolwentów. Moderowałam panel pod tytułem Integracja, edukacja czy zysk? Interesujące wnioski, co mnie bardzo cieszy. Te wnioski były wspólne. Żaden z panelistów nie wyobraża sobie kultury dla zysku. Mówiliśmy o tym, że kultura tworzy większe wartości, inne wartości niż tylko zysk finansowy. W związku z tym jesteśmy zgodni co do finansowania kultury ze środków publicznych.